Siema, to Bartek, jesteśmy na Hideboxie. Mamy tutaj Noteblock. Jest to maszyna poziomu Easy, stworzona przez pana IPsec. Jak wiemy, pan IPsec co nieco potrafi w te maszynki. No, tak naprawdę nie potrafi, czy to z write-upów, kurde, od ludzi. Tak. No i co, idziemy. Maszynka stara. Dwa porty, 22280, UDP, 0 portów. Content Discovery pokazuje nam login i dosłownie nic innego, co jest samo w sobie, powiedziałbym, dziwne. A, nie odpaliłem Brupa. To odpalmy Brupa. Mamy Brupa. Idziemy na naszą stronkę. To jest gdzieś tutaj. No i tak, my tu. Co? A, przepraszam. Tak. Co my tu mamy? Upload formy, articles XML. O, jakieś XXS się zapowiada. Ciekawe. Express, Node.js. Tu mamy login, read more, UHC qualification. I tu mamy Discord, Twitter, nic związanego. All articles. No powiem szczerze, nie ma nic. Dajmy ten login. A, invalid username. Invalid password. To powiem szczerze, daje mi to pewien taki sygnał. Czekajcie, bo może jeszcze się mylę. Ale to nie wygląda jak... Procent 20 minus minus procent 20. To nie wygląda jak baza SQL-owa, tylko bardziej NoSQL-owa. Czekajcie. NoSQL cheat sheet. Kurwa, można zrobić to gorzej? Pierdolę, no chłop dał... A, szkoda. Ja tu znajdę fajnego. Teraz TryHack, mam taką stronkę. Polecam. TryHack me. No SQL Injection Basics. No i tak. Tu mamy... Okej, okay. Pasuje, nie pasuje. Ja chcę to, nie. Valid password. Nie w ten sposób. Dobra, drugie co mi przychodzi do głowy to zrobienie tak. Świetnie. Dokładnie o to chodziło. No to teraz zobaczmy sobie. Okej. Okay. Dalej działa. I tutaj jak to się robi w JSONie, to się robi password. Tu otwieramy, tu domykamy. I ja tu chciałem. Nie. Dwukropek. Chyba zalogowałem. No to zróbmy teraz. Tak.
JSON. Jesteśmy zalogowani. New article, read, edit, markdown. Dobra, może żeby nie przeszkadzać, jakiś upload? Może zróbmy tak. AA 8 BB jakiś dolar. A może w ogóle tak dajmy. B C D E. F. I ja za bardzo nie widzę, żeby cokolwiek tutaj działało. Okej. Okay. No to wróćmy do tego, co mieliśmy tutaj, czyli pamiętacie, mieliśmy takie ciekawe coś. O tutaj, Articles XML. Jak ty działasz tutaj? O! Redirect to. Czemu? Nie rozumiem. Może trzeba dać to postęp? O. Tu mamy. Tak. No i teraz weźmy sobie XXE Reload all the fields. W sumie, czekajcie. A tu mamy title, description, markdown. Title, description, ok, czyli to ja to mogę dodać, rozumiem, ok. Czyli mogę to dodać zarówno tym, jak i, o tutaj, XML. Zobaczmy, czy działa. Invalid XML example. No weźmy mu jeszcze. Doklejmy. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Może brakuje mu tego. I teraz tego rota dajmy na przykład tutaj, tutaj i tutaj, a rota wywalmy. Mamy doctype root i my tu chcemy post, title, chyba wystarczy. A jaki to był endpoint? Bo articles po prostu. Teraz? Jakiś problem. Post articles. Zobaczmy, co się tutaj stało. Czy coś się zmieniło? Dobra, damy new article. Raz, dwa, trzy. I teraz. Zatrzymajmy to. Save. No i dobra, mamy tego alfa, mamy to. Zmieńmy to na XML. I wrzućmy to tutaj. Title, description, markdown. Title, description, markdown. Otwarcie, domknięcie, otwarcie, domknięcie. To lookup i view directory function.
Może w innym miejscu, czekajcie. A jak na przykład kliknę tutaj Edit, co się dzieje? To jest to moje, to jest to. Jak kliknę Save, metod put. Dobra. To weźmy sobie teraz na przykład, zmieńmy to w takim razie. Tu mamy trochę co innego, zauważcie. Ja? Dajmy save'a. U. I weźmy sobie to do JSON-a. XML-a. Jakieś problemy są. Czy może nie o to chodzi w tym zadaniu? Może nie o to chodzi. Albo ja to źle robię, jeszcze jest taka opcja. No też wziąłem tego dziwnego XML-a. Podwójny to pojedyncze, nie wiem, może to o to chodzi jeszcze? Też nie. To jest obojętne, a to się musi wyświetlać, czyli to jest test. To ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Ja musiałem zrobić małą przerwę, bo musiałem komuś przekazać kłódkę i tak sobie pomyślałem. W sumie może to nie jest to, to może być jakiś rabbit hole, albo w ogóle się nie da tego zrobić. Może tutaj chodzi o coś tak prostego jak ta deserializacja. Czemu to jest proste? No bo najczęściej taka deserializacja to jest kopiuj wklej z Google, dlatego zobaczmy sobie Node.js. Bo w ogóle paste all the things. I zobaczmy tutaj. A niech będzie już tak. Tutaj. I zobaczmy, czy jest takie jak node. Nie ma. Deserialization. Jest. Node. Nie wiem, weźmy pierwsze z góry. Exec ls. Dobra, zobaczmy, jak to się zrobi. Cyberchef. Wiecie, nie dostanę outputu, ale URL encode, ale jednocześnie nie wywali błędu, to już jest dużo.
Bo to było bardzo złe kliknięcie. Weźmy, wywalmy sobie na przykład to RCE. Nie wiem, czy to działa. Dobra, inaczej. O! Powiem szczerze, przez chwilę myślałem, że nie działa, bo było takie patrzcie. Czas odpowiedzi 66 milisekund. Dobra, działa. Czyli to jest mega proste jednak zadanie. To trochę rabbit hole na starcie było, ale powiem szczerze, ładne. Takie, no episek, no kurde. Chłop coś tam wie, jak to się klika. Bash TCP, teraz dajemy to. Może być, bo to URL encoded wszystko. Teraz tak. To. Teraz bash minus c. Teraz tak podwójny escape. I tutaj escape podwójny. Teraz nc minus lvnp 4242. To. O. Bash minus C. To jest mój IP? Tak. To coś się zwaliło, powiem szczerze. Zróbmy to po staremu jeszcze, czyli weźmy to. To jest po staremu, czyli to powinno zawsze działać. Echo to pipe base64 minus d pipe bash. O. Ciekawe, mamy tutaj permission denied na takim miejscu, ale jest jakiś tutaj. Ale rozwalone wszystko. What the fuck? Co jest? Aha, nie mam dostępu do swojego home'a. Okej. Okay. Nie rozwalone, tylko ja tam nie mam dostępu po prostu. Tutaj. Dobra, to jest taka dziwna rzecz. Jesteśmy właścicielem. Ale tu widzicie, nie ma x, i tu nie ma x, i tu nie ma x. Jest to trochę absurdalne, ale jak damy x, albo w sumie nawet to pokażę. ls minus ela home jest takie dziwne. Jednakże jak damy chmod plus x na adminie, to ja rozumiem, że teraz. No teraz wszystko widzimy, czyli może jest to część zadania, może po prostu takie logika, ale tego już zaraz możemy pytać, bo tu jest już read, czyli uprawnienia są dobre. Widzimy potężny bash history, także poczytajmy go sobie. Tu widzimy, serwer JS był mocno edytowany. Tutaj było spatrzone tam jakieś pafa do takiej binarki ciekawej. To widzimy MongoDB, czyli to właśnie serwer nasz NoSQL-owy. Parę ciekawych rzeczy. Trochę dziwne, że nie zostało wyczyszczone, ale no cóż.
Linpis. Linpis. W sumie, zanim odpalę Limpisa, to MongoDB może być ciekawe. Ja bym sobie tutaj najpierw Chisla wziął nawet. Chisel? Albo zaraz. Dobra, bo ja to dużo rzeczy naraz chcę zrobić. Wywalmy to. MongoDB Factrix, coś takiego na przykład. Bo to mądre może być. O, już jest. Sorki, musiałem na telefon zerknąć. Manual, sam MongoDB comments, a jak jest połączenie? Mongo. Wiem, tak? O, jesteśmy, ok. No to teraz jakieś komendy, co? Zobaczmy to. Mamy admin block config local. Admin, ja? To było chyba use. No i pokaż mi show collections. System version. To tak chyba nic mi nie daje, ale zobaczmy. db.system.version. Gdzie mi się przełączyło? Halo. .find. Dobra, nic tu nie ma. To dajmy sobie teraz use blog. No i to samo. Show collections. Articles users, db users find, id object created, admin password, ipsec, say please subscribe, ok? Zobaczmy config w takim razie, show collections, system sessions. Teraz, jeszcze mamy articles. Moment. My bad. Mam jakiegoś. Okej, to jeszcze raz, bo ja nie wiem, co się teraz stało. Query db articles finds is not function. Zobaczmy coś takiego. Public, ok. Dobra, to druga sprawa. Mam taką teorię, że to hasło może być reużyte w sumie, bo to jest easy. No, tak jak myślałem. No i jesteśmy rootem. Dobra, czyli jednak IPsec to IPsec, on zawsze robi to takiego. Ja, mamy tutaj roota, tu mamy solidną ilość bash history. Także tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.